Hej, siemanko wam z tej strony, Mister Lukas, witam was w Tak Mapy Vlogu. Dzisiaj, kochani moi mili, porozmawiamy sobie na temat, temat kontrowersyjny, jak to zawsze na tym kanale. I chciałbym dzisiaj wam coś wyjaśnić i powiedzieć na temat rzekomego, prawda, obrażania pana policjanta i tak dalej. Przepraszam, że tak kaszlę, ale no, nie mogę nad tym zapanować dzisiaj coś. I o co tutaj chodzi? Pan policjant sobie wjeżdża, prawda, na teren prywatny, gdzie uniemożliwia pracę pana tego i tego i tak dalej, zastawiając mu drogę czy coś. Jest to dosyć chamskie. Też bym tak wystartował do policjanta, który wjeżdża na mój teren prywatny bez pozwolenia. Bo tak już jest już w tych czasach. Kiedyś... To znaczy, dzisiaj mamy takie warstwy społeczne, prawda? Tak jak w średniowieczu praktycznie, chłopi i władza najwyższa. Tylko że w średniowieczu to się inaczej nazywało. To były stany, gdzie były podporządkowane pewne jednostki i tak musiało się dziać. I to było troszeczkę inaczej, bo to się składało na różne, prawda, takie nie plemiona, ale... Plemiona, w sumie mogę wymiona, jeśli chodzi o właśnie tego pana, prawda? Ja sobie tutaj zerknę, bo ja tutaj sobie piszę od razu na bieżąco, co mi wpadnie do głowy i sobie to przeistaczam, prawda? Niektóre słowa w to, co chcę powiedzieć. I jeśli chodzi o to, to muszę pana pochwalić, że pan się odważył w ogóle tak powiedzieć do funkcjonariusza, bo funkcjonariusz w tym kraju może pana, prawda, skuć w kajdanki i może pana zabrać na przesłuchanie, bądź nie wiem, może nawet zamknąć na 48 godzin, czy to 24, nie pamiętam, w celi, tak po prostu. Nie, kochani, tak sobie żartuję teraz, ale ostro pojechał po bandzie ten gościu, cisnąc go w ten sposób. Wypierdalaj chamie, ty chuju zajebany w dupę, kurwa mać, bo to jest teren prywatny, uniemożliwiasz mi, kurwa. No, kurwa. Ty chamie, kurwa. Wypierdalaj, kurwa. No. Też bym tak powiedział. Jeśli chodzi o, prawda, o tego samego pana, no... O tego pana w niebieskim uniformku, no, mogę tak do ciebie powiedzieć. Spierdalaj chamie z prywatnej posesji. Dokładnie tak bym powiedział. Nie ma prawa. Żadna wyższa władza ponad właścicielem wjechać na teren prywatny bez pozwolenia. Kurwa jego mać. Dlaczego ja tak podskakuję? Kurwa jego mać. Dlaczego? Jeżeli chcecie więcej takich vlogów, prawda, koniecznie zasubskrybuj, będziesz na bieżąco z tym kanałem. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, to koniecznie kliknij łapkę w górę. Jeżeli chcesz mniej takich filmików, to koniecznie kliknij łapkę w dół. Jeżeli nie chcesz, żeby w ogóle nie było takich filmików, to wypierdalaj.